taki sklep pani Maciejewskiej na Marszałkowskiej między Wspólną a Chorzą. I tam żeśmy zobaczyli te obrączki i kupiliśmy je dla kawału. I tak srebrne obrączki kupione przed wybuchem powstania stały się początkiem jednej z wielu historii miłosnych w płonącej Warszawie. Miłości Grażyny i Macieja. Nasza miłość była zupełnie inna niż dzisiaj jest. Były to dotknięcia ręki, pogłaskanie, przytulenie, pogłaskanie po włosach. To strasznie dużo znaczyło, wzięcie za rękę. Kiedy w Warszawie toczyły się ciężkie walki, a wróg zajmował kolejne dzielnice, w tajemnicy przed rodzicami, w małej kapliczce przy ulicy Wilczej, 23 września, Grażyna i Maciej wzięli ślub. Wzięłam sobie kurtkę zamszową, taką, którą miałam na narty, i pończochy ładne. I to było wszystko, a resztę miałam wszystko to samo, co normalnie nosiłam, jakąś tam koszulę, czy bluzkę, czy coś. A mąż był ubrany tak, jak stał. Ręce zostały związane z tułą, założone obrączki. Wszystko tak, jak rytuał przewiduje. Kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie ślubu pani Grażyna ma do dziś. Pomimo tego, że małżeństwo nie przetrwało próby czasu i 2 lata po powstaniu się rozpadło, do dziś na palcu nosi też małą obrączkę, która 70 lat temu była symbolem miłości. Obrączki podczas powstańczych ślubów należały do rzadkości. Maria Piechotka, łączniczka Jerzego Brauna, która podczas powstania wzięła ślub ze starszym od siebie kolegą ze studiów, ślubnej obrączki nigdy nie miała. Brałam ślub w tej sukience, w której mnie powstanie zastało, ponieważ nic innego nie miałam. Sandałki, w których zastało mnie powstanie, się rozleciały. Wobec tego pożyczyła mi swoje mokasyny nasza koleżanka, która miała buty o 4 numery większe od mojej. Nie było ślubnego welonu ani orkiestry. Były za to kwiaty. Petunie zerwane z pobliskiego balkonu. To były takie smutne, szaro wiśnięte szmatki. Kościół, w którym odbył się ślub, został zbombardowany następnego dnia. Dopiero po latach, po zakończeniu wojny, udało się odtworzyć akt ślubu. Dokument ten nigdy jednak nie był małżeństwu potrzebny. Miłość, która ich połączyła, pozwoliła im razem przeżyć ponad 60 lat. Takie czasy ostateczne prowadziły do tego, że jeżeli dwoje ludzi było bardzo bliskich, to chcieli się jakoś związać, żeby się nie dać rozłączyć. W czasie 63 powstańczych dni zawarto 256 małżeństw. Magdalena Gwóźdź, Onet.